Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych 7 dni. Wyobraźcie sobie Super Meat Boya w świecie pełnym farby i innych kleistych cieczy. Wyjdzie z tego zwariowana platformówka, gdzie będziemy ratować towarzyszy, na których Le Doctor przeprowadza straszne eksperymenty. Lamy będą sypać się częściej niż śnieg na Alasce, a pierwsze odcinki nowego pretendenta pojawią się jak zawsze we środę i sobotę. Poza tym na kanale pojawiać się będą odcinki z Beholder w poniedziałek i czwartek, Oxygen Not Included we wtorek i piątek, a wieczorami SteamWorld Heist w poniedziałek i Why Am I Dead at Sea w czwartek. Istnieje też spora szansa na reanimowanie cyklu Indie Grashback, jak również mam w zanadrzu inne ciekawe indory do pokazania, więc sprawdzajcie harmonogram, by poznać dokładne dni emisji. Grelekcja zakończona! Bój między pierwszym i drugim miejscem był niesamowicie zacięty. Do ostatnich chwil nie było wiadomo, czy wygra Ori, czy Hollow Knight. Wygrał ten drugi, ale zaledwie 15 głosami. Zatem to Hollow Knight będzie gościu na kanale we wtorki i piątki o 16. Co mnie osobiście bardzo cieszy, gdyż robaki były moim zdecydowanym faworytem. Niedzielne grankiety to miejsce, gdzie oddajecie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w niedzielną następę. Niedzielne grankiety to miejsce, gdzie oddajecie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w następną niedzielę. Poprzednio wybraliście Tricky Towers, na obecnych 5 kandydatów w powrocie do gryszłości możecie głosować już teraz. Link znajdziecie w opisie pod filmem, jak i w harmonogramie na stronie. Który fragment rozgrywki zasłużył na miano Lamy Tygodnia? Zobaczmy! I on po prostu podróżuje i można go spotkać po prostu w różnych miejscach. Uważaj. Naweczkę. Jak ty to zrobiłaś? Byłam pewna, że ona już przeleciała. Jak ty to zrobiłaś? Ja po prostu mam talent. Masz. Na koniec, jak zwykle, pytanie od widzów, które w tym tygodniu zadaje Damian, a brzmi ono: gdybyś mógł przenieść się do świata z wybranej gry, to gdzie byś się przeniósł i dlaczego? No więc ja bym, gdybym się przenosił do jakiejś gry, to koniecznie musiała być to gra, która zapiera dech w piersi, jeśli chodzi o estetykę, więc pierwszy pomysł to oczywiście znowu Ori and the Blind Forest, które bardzo często przywołuję w takich okolicznościach, bo niesamowitym przeżyciem byłoby zobaczyć tę piękną grafikę na własne oczy, znaleźć się w tym magicznym świecie, jeszcze oczywiście gdzieś z tymi dźwiękami i tą muzyką w tle, a jeśli nie Ori and the Blind Forest, to myślę, że do Kingdoma chętnie bym, że tak powiem, się wybrał, mimo że to pikselowy świat, ale miał w sobie ten klimacik, który pozwoliłby się wychilloutować aż do momentu, aż przyszliby, prawda, poborcy podatkowi. No ale dajcie znać, gdzie wy byście się przenieśli i oczywiście dlaczego. Na dziś to wszystko, pamiętajcie o nowym odcinku codziennie o 16, sprawdzaniu harmonogramu na stronie www.staszkigraszek.pl i śledzeniu mnie na fejsie, Instagramie, Hitboxie oraz Steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy kubek z La Marketu lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! We'll be right back.